Witam w programie Zapomniani Bohaterowie. Moim dzisiejszym rozmówcą jest już standardowo Rafał Kulicki, lubelski historyk. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. A tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie postać jednego z najsłynniejszych awanturników i podróżników XVIII wieku. Będziemy mówili o Maurycym Beniowskim. Od czego powinniśmy zacząć, mówiąc o życiorysie naszej postaci? No, można zacząć od dwóch rzeczy. Ja bym zaczął od tego, że jego życiorys jest o tyle specyficzny, że pozostaje on w pewnym sensie człowiekiem zagadką. To znaczy, większość tego, co o nim wiemy, wiemy z jego własnych pamiętników, gdzie jednak pewne rzeczy są najprawdopodobniej albo mocno naciągane, albo zupełnie zmyślone. Tym niemniej, jakby wiele jest też elementów prawdziwych i potwierdzonych gdzie indziej i dlatego jakby ciężko jest jednoznacznie, nie można go określić po prostu mianem Mitomana, który sobie zmyślił całą historię, tym niemniej, no, wiele rzeczy jest nieudowodnionych i, i nie, nie do końca jasnych w jakich okolicznościach różne zdarzenia, różne zdarzenia zaszły. Urodził się na dzisiejszej Słowacji. W 1741 roku jak sam twierdzi, jednak najprawdopodobniej nieco wcześniej odjął sobie lat. Odjął sobie. Dodał, odjął. Odjął sobie lat, tak? Już jakby to Czy to dodał? trochę pokazuje jakby dalszą jego dalszą jakby historię, jego dalszą opowieść, także już nawet datę swojego urodzenia lekko podrasował. Lekko podrasował, tak? Sam uważał się za Polaka, o czym wielokrotnie mówił. W swoich pamiętnikach wspomina to kilkukrotnie, że jest Polakiem. Tym niemniej urodził się na Węgrzech, na terenie dzisiejszej Słowacji, która wtedy była częścią Węgier, które z kolei w ogóle były częścią Cesarstwa Austriackiego. Sam w swoich pamiętnikach podaje, że wywodzi się ze średniowiecznego rodu arystokratycznego węgierskiego De Benio. Co jednak nie jest bezpośrednio w żaden sposób potwierdzone, żeby, żeby był z tamtym rodem spokrewniony. Tak z całą pewnością jest był synem węgierskiego żołnierza i z ubożałej baronówny, czyli arystokratki Anny. Tak od wczesnego dzieciństwa w zasadzie hmm, znaczy może nie od wczesnego dzieciństwa, ale już w młodym wieku jest znany w regionie, gdzie się urodził jako awanturnik i warchoł sądowy, tak między innymi przez to, że już od, od swoich młodych lat sądził się ze swoimi przyrodnymi siostrami o majątki. Być może ze względu na jakieś bliżej nieznane zatargi z miejscowym klerem zmienił wyznanie z katolickiego na, na luterańskie. Tak? Jak sam twierdzi, swoją karierę zaczynał od służby w wojsku austriackim. Jednak też e, źródła austriackie nie potwierdzają, żeby jakikolwiek Beniowski, jakikolwiek Maurycy Beniowski w tamtym czasie w tej armii się, się znajdował. E, tak. E, nawiązał dość szybko kontakt z Polakami, z już. W, jak sam twierdzi, już w 1767 roku miał zostać członkiem Konfederacji Barskiej Patriotycznej, która miała, miała tutaj, jednym z zadań była ochrona, właśnie, no już podupadającej wtedy niestety, I Rzeczpospolitej. Natomiast tu pojawia się kolejna nieścisłość, no bo wiemy, że Konfederacja Barska zostaje zawiązana 29 lutego, rok później. Natomiast e, można przypuszczać, że e, Beniowski już wcześniej e, jakieś kontakty z członkami Konfederacji e, nawiązał. E, przy, po przybyciu do Polski e, niestety ma pecha, e, poważnie zachorowuje, jest e, obłożony gorączką. E, tam, w spiskiej sobocie na terenie Słowacji, z kolei zajmuje się nim miejscowy rzeźnik. Poznaje jego córkę, która się nim opiekuje Zuzannę Anne. I już w kwietniu 20, bodajże kwietnia tego samego roku biorą się ze słaby ślub. We wsi wielkanoc niedaleko miechowa na terenie Polski. Latem uczestniczy w szeregu potyczek i bitew Konfederacji Barskiej i dostaje się do rosyjskiej niewoli. Zostaje zesłany. Tak, jako jeńiec już w poprzednim programie mieliśmy tutaj okazję opowiadać o różnych o jeńcu, który trafił do, do rosyjskiej niewoli i potem na Daleki Wschód, tak samo Beniowski. Jako jeńiec jest zesłany najpierw do kazania, Czyli nie tak daleko na wschód od Moskwy. Tam miał się osiedlić i przebywać, właśnie jako, jako jeńiec wojenny. Jednak zaraz, w zasadzie zaraz po przybyciu podjął próbę ucieczki z tego kazania i przedostania się z powrotem do Polski. Ta próba została szybko udaremniona, i Beniowski został wysłany jako więzień, jako taki jeńiec niesforny i powodujący problemy i próbujący uciekać. W, możliwy, w najdalsze możliwe miejsce na Kamczatkę. Tak, to jest północno-wschodni kraniec Azji. Tak, to miało być miejsce, z którego się nie da uciec, tak, bo nawet jeśli to nie ma gdzie. Otoczony lodowymi y, pustyniami. Tam y, zaraz po przybyciu, oczywiście, Beniowski zaczyna knuć plany ucieczki z innymi zesłańcami. Tak, a tam zsyłano właśnie różne osoby. W tym jednego, między innymi, tam zesłano między innymi organizatorów zamachu na Caryce Katarzynę. Tak więc to już było miejsce, w którym, no, nie trafiało się tam za nic, tak. To już było miejsce dla poważnych przestępców. No i zdaniem Rosjan w zasadzie miało się stamtąd nie dać uciec, jednak niedługo, znaczy trafił tam w 1770. Roku i bardzo szybko właśnie zaczął planować następną ucieczkę, która e, zakończyła się sukcesem. E, wywołał bunt więźniów, e, zajął najpierw ten port, w którym był przetrzymywany, potem e, zajęli galeotę, czyli taki większy, większy okręt, e, która jak twierdzi Beniowski nazywała się Piotr i Paweł, przy czym Rosjanie podają, że e, ta, ten statek, ten okręt nazywał się Święty Piotr. Beniowski, jakby, no ich sytuacja nie była za wesoła, ponieważ znajdowali się na, wokół, wokół nieznanych lodowatych wód, tak? Do Europy było bardzo daleko. To znaczy, żeby się dostać do Europy, jedyna znana droga prowadziła dookoła Chin, e, potem dookoła Indii i trzeba było jeszcze opłynąć całą Afrykę, zanim się dostanie z tamtych regionów do Europy, co było bardzo trudne. Dodatkowym utrudnieniem dla tych planów Beniowskiego było to, że jego towarzysze podróży, czy też towarzysze ucieczki, których było 96, w tym kilka kobiet, nie, nie chcieli płynąć tam przez te regiony dookoła Indii i Afryki, ponieważ było tam za ciepło. To byli Rosjanie dodatkowo, którzy spędzili kilka lat w północnej Rosji i po prostu obawiali się, że nie wytrzymają równikowych upałów płynąc. Dlatego pierwsza ich próba dostania się do Europy przebiegała przez tzw. przejście północno-wschodnie. Znaczy, próbowali opłynąć Azję dookoła od strony północnej, no, przez, przez północne wybrzeża Rosji i potem na północ od Norwegii, trafiając do Europy Zachodniej. To jest niemożliwe. Dzisiaj, przy dzisiejszej technologii, dysponując, znaczy, to lodołamaczami. jest... Lodołamaczami. Lodołamaczami. To jest dalej bardzo trudne. Rosjanie, którzy gdzieś tam czasem próbują tamtędy pływać, używają lodołamaczy często z napędem atomowym, żeby były w stanie mieć wystarczającą, wystarczającą energię, żeby się przebijać przez, przez ten lód. No, dla drewnianego statku to było absolutne samobójstwo. Natomiast wtedy, e, geografowie ówcześni jeszcze nie, mogli nie zdawać sobie sprawy z e, istnienia wiecznej zmarzliny. No tak, wtedy jeszcze nie zdawano sobie sprawy. Wtedy jeszcze to były czasy, kiedy niektórzy, co, co odważniejsi podróżnic, podróżnicy, czy wyprawy badawcze z Europy próbowały latem się gdzieś tam przebijać. No to się nie udawało, ale rzeczywiście jakby, no zesłańcy nie mogli zdawać sobie sprawy z tego, że tam jest całkowicie zamarznięty ocean, <Ky> po którym nie da się pływać. E, tak? Więc y, statek y, święty Piotr, czy też statek Piotr i Paweł po prostu na kilka miesięcy zamarzł w lodzie. Sytuacja jakby załogi czy uciekinierów, jakby ich nie nazywać, no zaczęła się robić dramatyczna, ale jakimś cudem część z nich przeżyła. Część z nich przeżyła i popłynęła w stronę Alaski, w stronę Ameryki, na wyspę jeszcze wtedy zupełnie prawie niezagospodarowane Auleuty, które były taką bazą rosyjskich piratów. Tak? Nam to się wydaje jakby egzotyczne, bo bo to 17-18-wieczne piraty sam się kojarzy bardziej z Karaibami, irajskimi wyspami i tak dalej. Tym niemniej na tym północnym Pacyfiku to właśnie Auleuty teoretycznie pod jakimś tam zwierzchnictwem mocno formalnym Rosji te wyspy się znajdowały. Tym niemniej faktycznie była to po prostu baza lokalnych piratów, którzy napadali dookoła co się dało. Na tych wyspach Beniowski nawiązał z lokalnymi właśnie wataszkami, którzy sobie tymi wyspami rządzili kontakty. Miał z nimi handlować, wymieniać różne, różne towary, między innymi nabyć bardzo tanie tam futra, które potem jakby uratowały mu skórę, bo kilka razy udało mu się nabyć za nie, za nie Co dalej? No ta podróż to był dopiero pierwszy etap tej długiej podróży. No załoga Benioffskiego stwierdziła, że no północną drogą nigdzie raczej nie dopłynął północną drogą nigdzie raczej nie dopłynął i spróbowali się jednak przebijać na południe, co też nie było nie było proste, szczególnie że zapasy mieli bardzo szczupłe, sytuacji nie poprawił e, bunt załogi, sytuacji nie poprawił bunt załogi, która domagała się zwiększenia jakby wydawanych racji jedzenia i wódki Baniowski się na to nie zgodził, wiedząc, że w zasadzie nie wie, gdzie jest. Te tereny były w tamtym czasie bardzo, bardzo słabo zbadane. W zasadzie można powiedzieć, że to była biała, znajdowali się na takiej białej plamie na mapie i nie było wiadomo, kiedy im się uda gdzieś dopłynąć, ani gdzie w zasadzie wylądują. Buntownicy Baniowski nie był w stanie ich opanować. Włamali się do spiżarni na statku, wypili wódkę, zapasy zjedli, no i zaczął się problem. Jakby Beniowskiemu udało się opanować sytuację dopiero w momencie, kiedy uświadomił w swoim jakby towarzyszom podróży, że właśnie zjedli całe jedzenie i że muszą e, jakby muszą wrócić do normalnych zadań i obsługi tego statku w normalnych warunkach, bo inaczej mm, umrą z głodu i pragnienia gdzieś na środku oceanu. Tak jak wiadomo, no słona woda nie nadaje się do, do picia. Nie można jej pić, to znaczy... W zasadzie to można, tylko jest tak. Z odwrotnym skutkiem do zamierzonego. <laughs> tak, z odwrotnym skutkiem do zamierzonego przez sól człowiek jest jeszcze bardziej wysuszony. Ale udało im się dopłynąć do wyspy, którą dzisiaj trudno jest zidentyfikować. Wiadomo tyle, że były tam e, strumienie ze słodką, pitną wodą. Wiadomo, że były tam drzewa owocowe i podobno dzikie świnie. Dzisiaj podaje się, że to być może była jedna z wysp w archipelagu Izu, niedaleko Japonii. Tym niemniej, jakby nie jest to w 100%, 100 potwierdzone. I współtowarzyszom Beniobskiego bardzo się tam spodobało. Znaczy ta załoga była już mocno, mocno przetrzebiona, no ale dalej kilk kilkadziesiąt osób stwierdziło, że wyspa jak najbardziej nadaje się do zamieszkania. Jest co jeść, jest słodka woda, można sobie pobudować domy. Jednak samemu Maurycemu Beniowskiemu się tam nie spodobało. Nie mu się skończyć swojego życia na samym końcu świata. No ale też już po raz drugi nie mógł wyperspadować swoim, swoim towarzyszom, żeby jednak wleźli na statek i, i, i wrócili do dalszej, w sumie dalszej bardzo niebezpiecznej i, i takiej niefortunnej podróży. Tym niemniej zastosował pewien ciekawy fortel, ponieważ, yy, stwierdził i opowiedział swoim towarzyszom, że dał się przekonać, że tak, że ta wyspa jest świetnym miejscem do życia, tylko, że brakuje kobiet. Bo zdecydowaną większość tej załogi stanowili mężczyźni i dlatego sam Beniowski stwierdził, że dobrze, osiedlimy się tutaj, tylko tym bardziej potrzebujemy ściągnąć sobie jakieś kobiety na tę wyspę. Plan był taki, że napadną wyspę japońskie, o których wtedy nie było wiele wiadomo, bo to był okres Shogunatu Tokugawów, gdzie na, do Japonii w zasadzie nikt z zewnątrz nie mógł się dostać. Wyspy były prawie całkowicie zamknięte, z niewielkimi wyjątkami handlowymi, ale generalnie Japonia była zamknięta. Więc Beniowski zakładał, że to będzie prosta, prosta sprawa. Napadną na jakąś przybrzeżną wyspę kobiety, porwał ich. i wrócił, a przynajmniej tak to tłumaczył swoim towarzyszom. Tym niemniej po przypłynięciu do Japonii okazało się, że Japonia jest całkiem cywilizowana. Bo zresztą była. Bo zresztą była. Ale no to, to samo dogadanie się z Japończykami i pozwolenie na zacumowanie to już jest, był w tamtym czasie bardzo duży sukces. No Baniowskiemu się to udało. Jeszcze w zamian za, w zamian za te zakupione wcześniej skóry udało mi się nabyć prowiant, słodką wodę. I popłynąć, popłynąć dalej, na południe. Zahaczył o Formozę, czyli jakby dzisiejszy Tajwan. Później e, dopłynęli z resztką już ostatnią tej załogi do Makału, gdzie mieli pecha trafić na akurat epidemię, jak dżumy w mieście. Co spowodowało, że większość te, tych załogantów, którzy przeżyli, zmarła. Nielicznym e, udało się przeżyć, z których część wstąpiła na służbę holenderską, to znaczy zaciągnęła się do holenderskiej kompanii wschodniej indyjskiej, która w tamtym czasie z jednej strony handlowała w, w rejonie Azji Południowo-Wschodniej, z drugiej strony większość tego terenu po prostu podbiła. Tak, część tych dawnych zesłańców, pamiętając o trudach podróży i gigantycznym ryzyku śmierci, zdecydowała się pisać do carrycy Katarzyny i prosić ją o wybaczenie. Bo i nawet to wybaczenie dostali i wrócili potem do Rosji. Sam Beniowski przesiadł się na francuski statek i udał się no, drogą morską do Paryża. Po przybyciu do Paryża spotyka się z francuskim ministrem, księciem de Quillon, który proponuje mu do wstąpienie do francuskiej armii na służbę. Beniowski. Przystaje na tę propozycję i zostaje dowódcą ochotniczego regimentu piechoty. Niedługo później e, francuski minister floty Pierre de Bois, znając jego awanturniczą przeszłość, już wtedy Beniowski był słynny, zleca mu przygotowanie i przeprowadzenie ekspedycji w celu podboju Madagaskaru dla Francji, który, jak nie trudno się domyśleć, miałby być zapewne taką. Bazą wypadową dla francuskiej marynarki w celu nękania brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej. Na ten plan Beniowski przystaje i bierze się za przygotowania wyprawy. Kiedy do tej wyprawy dochodzi? Wyprawa ma miejsce w 1776 roku. Kiedy to dopły, Kiedy już do, osiąga jakby Madagaskar. E, tak. E, no, sama wyspa, właśnie, jak już mówisz, miała być taką bazą wypadową na, na do, nękanie z jednej strony Brytyjczyków, z drugiej strony do lepszej kontroli francuskiej nad Oceanem Indyjskim, bo w tamtym czasie je, może być i jeszcze gdzieś tam ważyły się losy panowania nad Indiami, które ostatecznie zdobyli Brytyjczycy. Jednak jeszcze wtedy Francuzi jakby próbowali gdzieś tam przynajmniej przeszkodzić Brytyjczykom w opanowaniu tego. Tego niesamowicie wielkiego i bogatego terenu. No, sam Beniowski przybywa na, na Madagaskar. Ten ochotniczy regiment zakłada sobie taki. Najpierw wychodzą po prostu ze statków, zakładają taki obóz. Tubylcy nie przyjmują Beniowskiego ciepła. Tubylcy nie przyjmują Francuzów ciepło. W związku z tym, prawie natychmiast po założeniu tego obozu, obóz musi się zmienić w twierdzę ze względu na kolejne i kolejne ataki. Ataki miejscowych magaszów. Powstaje fort, czy twierdza Louisburg? Tak, od imienia francuskiego króla Ludwika. Louisburg czy Louisville? Louisburg. Twierdza Louisburg. No, właśnie, ufortyfikowana taka niewielka baza. Jednak no, dzięki temu, że Beniowski jego ludzie dysponowali, nowoczesną, jak na tamte czasy, nowoczesną europejską bronią, dobrą taktyką, a sam Beniowski, no, powiedzielibyśmy, dzisiaj był e, brawurowy do granic szaleństwa, co już widać po jego dotychczasowej biografii, tak? udaje mu się dość szybko pokonać większość, większość mieszkańców. Wydaje mi się dość szybko opanować większość wyspy, aż w końcu tubylcy ogłaszają go królem. Nadają mu tytuł, uwaga, Ampanasakebe. kebe", Czyli jakby wyższego króla władcy całego Madagaskaru. No, no już później przyjmują go, jakby akceptują jego, jego takie zwierzchnie panowanie nad wyspą. Niektórzy mówią, że rozpowszechnił wśród lokalnej ludności, jakby taki obyczaj picia alkoholu i, i technologię produkcji bimbru. Tak, no, Beniowski długo na, jakoś bardzo długo nie zabawia na Madagaskarze. Trzy lata po, po swoim przybyciu i, i obwołaniu się władców znowu udaje się do Paryża. Tak, jakby z jednej strony zdać sprawozdanie ze swojej ekspedycji, z drugiej strony, jakby prawdopodobnie zabiegać o kolejne jakby finansy kolejne możliwości rozwoju tego kolonizacji Madagaskaru. Tym niemniej we Francji już w tym czasie nieco zmieniają się priorytety i Francuzi nie udzielają kolejnego wsparcia do utrzymania władzy na wyspie. No ten sam epizod z byciem królem Madagaskaru w biografii no też znam go głównie z sam z opinii samego samego Beniowskiego, więc no można by go poddawać w, w wątpliwość. Tym niemniej nie da się ukryć, że w tamtym czasie był absolutną legendą w Europie. Absolutną legendą w Europie. O nim się mówiło, o nim się pisało. Nie, ale nie udało mu się zdobyć od Francji tego finansowania. Ale w Paryżu zaprzyjaźnił się z Benjaminem Franklinem, w tamtym czasie ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Paryżu. Jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Jeden z ojców założycieli najważniejszych. E, tak, e, o wielkim autorytecie, do którego Amerykanie do dzisiaj się powołują często. E, tak, część, znaczy e, Sam Badniowski twierdzi, że pojechał już w tym czasie do Stanów Zjednoczonych. Tym niemniej to też stoi pod dużym znakiem, znakiem zapytania. Najprawdopodobniej siedział po prostu w swoim majątku na Słowacji ze swoją żoną. Według jego relacji chciał e, wstąpić do nowo sformowanej armii Stanów Zjednoczonych. E, powołując się na przyjaźń z generałem Kazimierzem Puławskim, który niedawno, e, niedługo wcześniej, poległ w bitwie pod Saban, po szarży. No właśnie, już wtedy też Puławski był takim jednym Co jest z największych bohaterów Prawdopodobne, bowiem jak wiemy, mogli się znać jeszcze z czasów Konfederacji Barskiej. Mogli się znać z czasów Konfederacji Barskiej, i no to nie były takie e, przechwałki bez. Bez pokrycia, no bo znali się czasów w Konfederacji Barskiej, która jakby była militarna, tak? I, i, i od Płaskiego mógł się wiele, wiele też nauczyć, a o jego wysokich umiejętnościach militarnych świadczy szybkie opanowanie Madagaskaru, który jednak jest bardzo dużą wyspą. Który jednak jest bardzo dużą wyspą. E, tak. Płaski próbował potem, kiedy nie dostał się sam do armii Stanów Zjednoczonych, próbował. Beniowski. Beniowski, po... Coś przejęzyczyłem Beniowski. Beniowski po tym, jak nie dostał się do samej armii Stanów Zjednoczonych, wtedy już na pewno pojawił się w latach 80., pod koniec lat 70., nie, w latach 80. XVIII wieku, udał się sam do Stanów Zjednoczonych. Tam zabiegał u, no, tworzącego się, no, wtedy młodego bardzo państwa o fundusze i ludzi do podboju Madagaskaru, tym razem dla Stanów Zjednoczonych, tak, które były mocno skonfliktowane z Wielką Brytanią, żeby właśnie stamtąd tam utworzyć pierwszą amerykańską kolonię i, i stamtąd wal, zwalczać Brytyjczyków działających w Indiach czy Afryce. Ale były 12 kolonii e, swoimi koloniami nie było zainteresowane. Jeszcze wtedy, tak, 12 kolonii. Jeszcze wtedy dalej nie chciało nikogo następnego kolonizować. Dopiero pod koniec XIX wieku, a sami Amerykanie zaczną, zaczną kolonizować inne państwa. Tym niemniej, Beniowski, w opinii e, legendy, w opinii awanturynika i człowieka zdolnego do rzeczy w zasadzie niemożliwych zorganizował taką wyprawę na własne, jakby na własne, na własną przemysł, rękę, na własną na rękę, na, koszt. Tak, na własną rękę zorganizował taką wyprawę na Madagaskar, no była to jego ostatnia, ostatnia wyprawa w czerwcu 1785 roku z grupą no, różnych niespokojnych duchów wylądował w francuskim, we francuskiej faktorii, czyli w takim francuskim forcie, który też był jednocześnie targiem do handlu z miejscowymi, tak? W takim forcie, gdzie wymieniono się z miejscowymi w faktorii Antigola. Opanował szybko tą faktorię. Powrócił jako król Madagaskaru tak naprawdę. Powrócił jako król Madagaskaru. Został w zasadzie przez tubelców zaakceptowany. Zwalczany był przez Francuzów. Te walki trwały aż do jego śmierci w 1876 roku, kiedy to w czasie jednej z bitew w nie do końca jasnych okolicznościach poległ. Właśnie na Madagaskarze. Jako król, jako wielka legenda, znany w całej Europie, można by powiedzieć supercelebryta kolonizacji, supercelebryta polski, supercelebryta też trochę węgierski jego legenda, jego mit był na tyle silny, że jeszcze rok później Gazeta Warszawska powtarzała plotki, jakoby pojawił się w Wiedniu przybywając z Konstantynopola jeszcze raz w Europie Beniowskiej, jednak to już, były, to już były tylko niepotwierdzone plotki. Jako ciekawostkę można jeszcze wspomnieć, że jedna z ulic w stolicy Madagaskaru, Antana na Rybie, nosi imię właśnie Maurycego Beniowskiego. No, dzisiaj Beniowski jest już właśnie trochę zapomnianym bohaterem, nie jest na pierwszych stronach gazet, ale też w ramach ciekawostki można powiedzieć, że taka niewielka grupa w Polsce międzywojennej, czy taka organizacja, nazywając się Polska Liga Kolonialna, powołując się na dziedzictwo Beniowskiego, żądała od Rzeczypospolitej Polskiej zakupienia czy zajęcia e, rządzonego przez Francuzów Madagaskar, do czego oczywiście e, ostatecznie nigdy nie doszło. Tym niemniej, no, legenda Beniuswego jeszcze nawet na Madagaskarze gdzieś tam jest żywa, tak jego pamiętniki były wielokrotnie wydawane, wydawane w całej Europie i cieszyły się wielkim, wielkim zainteresowaniem. On był jak już mówiliśmy legendą za życia i legendą po śmierci. To chyba na tyle. Czy chcesz coś jeszcze dodać? No, można, można skwitować takim zdaniem, że no, może być z bohaterem kolonizacji. Można by go nawet widzieć jako bohatera. Antykolonializmu, tak? Bo... W końcu król Malgaszy, walczący, tak, król Malgaszy później z Francuzami. walczący z francuską kolonizacją. Myślę, że myślę, że więcej. Myślę, że to tyle. Tak? Polecam pamiętniki Beniowskiego dostępne po polsku. Można sobie kupić albo no wypożyczyć z biblioteki. Dziękujemy wszystkim oglądającym. Mam nadzieję, że zainteresowaliśmy tematem tego sławnego awanturnika i podróżnika. Tak jak w poprzednich odcinkach, proszę o to, abyście pisali w komentarzach propozycje na postacie, które możemy omówić. Te propozycje, które zostały wcześniej napisane, oczywiście uwzględnimy. Dziękuję wszystkim oglądającym i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Do widzenia.